ale jest ciepło, kochani. Witam z poniedziałku, bardzo ciepłego. Co to się tu stało? Właśnie byliśmy na spacerze, rzucając piłeczkę i poznaliśmy, słuchajcie, kolejną koleżankę i kolejną, nie psią koleżankę, psiego kolegę. Ponieważ kocham poznawać ludzi i kocham to, jak ludzie są tu otwarci. Od razu mam lepszy humor i lepszy dzień, naprawdę. To jest dziewczyna azjatycka, w sensie azjatka, ma skośne oczka i wiecie, no azjatka po prostu. Jest z Chin, ale urodziła się w Londynie, mieszkała też w San Francisco i teraz jest tutaj. I co, mówię wam to dlatego, że z Azjatami takimi stricte rodowitymi, Azjatami z Chin, jakby z tylko, którzy mieszkają na przykład w Chinach całe życie, jest duża bariera między nami. Ludźmi z Europy czy z USA i jakby duża to jest różnica kulturowa, więc zaznaczam, że ona jest, wiecie, mieszkała potem w różnych innych miejscach, bo po prostu to bardzo wpływa na taki daily contact. No w każdym razie, spotkałyśmy się raz na naszym ogródku, ona ma takiego pieska, to jest mix poma, jakby poma z goldenem, taki bardzo mały golden, wyższy pom, cały beżowy, ma takie karbowane uszka. Zresztą mam nagrane to, ale nie wiem czy w poziomie, bo goniły się dzisiaj, mega zoomisy kręciły obydwa. Wpadały na siebie, przeskakiwały przez siebie, w ogóle hit, ale chyba mam to nagrane tylko w pionie, więc wam nie pokażę. Może kiedyś tego pieska nagram. W każdym razie spotkałyśmy się z tą dziewczyną już raz na ogródku i fajnie nam się gadało, no ale coś tam, o ile twój piesek ma, ile mój, tratatata i tyle. No i potem się spotkałyśmy drugi raz tutaj u nas na mieście, jak odbieraliśmy my ciasteczka, ona też wracała z jakiejś knajpy i się poznałyśmy od razu, powiedziałyśmy sobie cześć i tak dalej. No i teraz się spotkałyśmy trzeci raz na ogródku i pieski się w ogóle super bawiły, więc stwierdziłyśmy, że musimy się lepiej poznać, wymienić Instagramami i tak dalej, więc dokładnie tak samo jak było z Kirą, jest tutaj. Z Kirą nawet szybciej poszło, więc mega się cieszę, że poznałam kolejną osobę, że Pompon ma kolejnego kolegę i to jest w ogóle pies, nie suczka. Pompon zazwyczaj się bawi bardziej z suczkami, więc super, że się z tym pieskiem polubili. To jest po prostu jakiś cud i znak, więc mega, mega super. Zabrałam się za taki wczesny obiad, w sumie nic istotnego się do tej pory nie działo, w sensie ogarniałam się z social mediami, dostałam jakieś materiały z sesji, więc montowałam rolkę. Przerzuciłam filmy z zeszłego tygodnia do weekly vloga na iPada, to też trwa moto godzinami, zawsze wam to mówię, więc nie będę się powtarzać i wypłakiwać w rękaw, ale troszkę jednak muszę. I co? I zabieram się za taki właśnie wczesny obiad i robię krem pomidorowy, tylko mniej cebulowy niż ostatnio, bo wyszedł za cebulowy, za ciężki. Dziękuję za informację. Piekarnik, bardzo chcę im przekazać, że się nagrzał. Pokażę wam, jak to wygląda. Ja bym już mogła to zjeść bez pieczenia. Kocham pomidory. Kocham pomidory. Widzimy się za pół godzinki. Pa, pa. No i widzimy się po pół godziny, zarumienione, mięciutkie, wjeżdżamy z nimi do blendera. Już przepis bardziej opracowałam, już wyszła lepsza. Dojdziemy do perfekcji za którymś razem, już naprawdę jest bardzo dobra. Powiem wam, że wyszło mi przepyszne, ten tost, Boże jak on wygląda. Zupkę już kończę, ale po prostu Koszulka Skimsa, kontynuując moją love-hate relationship ze Skimsem. Mówiłam wam o tej koszulce, że wypraliśmy ją w wannie na Bali awaryjnie i zrobiła się plama, takie odbarwienie gdzieś tu z tyłu. Teraz już nie widzę. Gdzieś jest. No i ostatnio jadłam jabłko. Zwykłe jabłko, takie o. I zrobiły się plamy z tego jabłka, spadł mi sok z niego i są nie do odeprania. Nie do odeprania. Koszulka była plana dwa razy. Ta chemia, ten psikacz jest w stanie usunąć wszystko z każdego materiału, odkąd go mamy, a już prawie pół opakowania wypsikaliśmy. Nie jest w stanie ten psikacz usunąć tych plam. No i co? Jest do wyrzucenia. Super, co? Fajnie. Dobrze, że zamówiłam dwie koszulki kolejne z tej firmy, bo nic innego na mnie nie pasuje i nic innego mi się nie podoba. Teraz już nie widzę, gdzie jest to odbarwienie. Z Bali. Może zejdzie w takim razie ta plama po 72 myciu, ale no do niczego innego niż sprzątanie po domu ta koszulka się nie nadaje, a i to trochę wstyd szczerze, także super!
obładowani, idziemy na rower i wysłać jeszcze paczuszki 3, więc mamy złożone zadanie. Jesteśmy gotowi. Finalnie, słuchajcie, wróciłam z roweru szybciej niż planowałam, bo strasznie wieje i też strasznie mnie bolą nogi i nie mam siły dzisiaj walczyć paręnaście kilometrów w Central Parku z tym wiatrem i ze sobą. I jestem mega zmęczona po tych upałach, które były i są dalej, więc po prostu odpuściłam sobie, pojechaliśmy tylko na pocztę wysłać paczki. A teraz biorę się za montowanie filmu, w sensie weekly vloga słynnego. Wróciliśmy, słuchajcie, do domu po siłowni, zjedliśmy kolację i przyszedł mi taki secik, kolejna paczka, więc chciałam Wam pokazać. Chciałam sobie kupić coś do chodzenia po domu, coś, czym bym się nie czuła jak w worze, a co by było sweet, kobiece i tak dalej. Było mega tanie, więc biorę. I tak potrzebowałam rzeczy do sesji, jakiejś tam takiej bielizny, jakiejś taniej i tak dalej, więc wzięłam sobie też to. Jest mega słodkie i jestem z tego mega zadowolona. W ogóle to jest taki sweterkowy materiał, nie wiem czy będzie widać, chyba widać. Slay. Mam w tej spódniczce taką boczną kieszonkę na piłeczkę tenisową. No i prawie się zgadza, tylko że to piłeczka pompona, ale prawie zastosowanie się zgadza. Tak mi troszkę odstaje, od czego się nie robi dla dobrej zabawy, nie? Co nie? Zabawa piłeczką się nam bardzo udała. Podobała nam się. Teraz trzeba zanieść ofiarę do domu, bo piesek się już zakręcił na punkcie piłeczki i nie odpuści. I ledwo zrobił siku. Ale to jest jego strata, bo musi się nauczyć gospodarować swoim czasem. Jak woli zabawę, to będzie mu się chciało siku. No nieś, ja tego nie będę niosła. Nie ma opcji. Przynieś, już. No, jeszcze czego. Witam w kolejny upalny dzień. Tym razem próbujemy iść na rower z sukcesem, czyli dojechać do Central Parku. Chociaż wyłączyłam klimę, zanim zaczęłam do Was nagrywać i już czuję, że po prostu pulsuje we mnie dosłownie gorąco, to już jest ta temperatura. Ale montując wczoraj vloga, stwierdziłam, że nie byłam w Central Parku od środy. Czyli jutro będzie tydzień. I to jest grzech z kategorii grzechy ciężkie. Więc przykro mi piesku, będzie ciepło, ale jedziemy. Mam na sobie nową koszulkę ze Skims. Trochę prześwituje, wiem. Ale na rower na 30 stopni, jakiś stanik sportowy pod spodem, myślę, że Nowy Jork widział gorsze rzeczy. No więc tak wygląda, jest w takim kolorze liliowo-jasnofioletowym, co teraz wszystko, dosłownie wszystko jest w tym kolorze. I mam w tym kolorze w tej kupie ubrań też bluzę Lululemon. Znaczy ją wczoraj miałam na treningu. Mam kurtkę przeciwdeszczową. Mam buty te Nike'a. One mają te takie, wiecie, sportowe na rower. One mają dół fioletowy. I właśnie piją do tych butów. Że słuchajcie, one już dogorywają. Dogorywają, mówiłam o tym ostatnio na TikToku. Oczywiście wszyscy ludzie, na pewno nie, co ty, tak nie jest. Ja tu mieszkam 30 lat i tak nie jest. Dobrze. To ja na pewno zmyślam. W każdym razie moje buty są brudne bardzo, przez to, co tu się dzieje w tym mieście. Więc chcę sobie kupić nowe. I teraz na czym polega mój problem? Na tym, że nie kupię Samp, które bardzo mi się podobają, ale mają je wszyscy. Wszyscy. To już omawialiśmy w kontekście Aloha. No a Alohas, nie wiem jak to odmienić, one są niedostępne. I kochani, tam jest napisane, że one są dostępne preorderze i przyjdą we wrześniu. I z kim ja nie rozmawiam tu z Nowego Jorku, to wszyscy mają zamówione te buty na wrzesień. Więc one nie będą na wrzesień. To się przesunie. Bo to tak nie działa. I ta firma nie poradzi sobie z tym, bo nie była gotowa na ten hype. I to nie jest wrzesień. Ale głupio im napisać na listopad, bo w listopadzie to już jest zimno i też nikt by tego nie kupił, więc piszą na wrzesień. Ale to nie będzie na wrzesień. Więc te buty odpadły, chociaż są przepiękne, idealne, wzięłam je we wszystkich kolorach, podobno są mega wygodne, widziałam je na żywo w mniejszym rozmiarze w pop-upie i były super zrobione, ale niestety, przerwa na wodę. Więc kontynuując mój wywód, patrzyłam wczoraj na TikToku, co może być zamiennikiem.
tych Alohas. No i są oczywiście jakieś New Balance, Pumy, nie pamiętam ich nazwy, ale to wszystko, te Pumy i te inne Adidasy daje mi taki alternatywny vibe z 2007, że mnie to po prostu wymraża do cna. Więc to odpada też. New Balance są, wiem, 350 i 550 i chyba 350 to są te takie moje znienawidzone z takiej białej siateczki, te takie mega masywne, które po prostu wyglądają jakby moi rodzice w Świnoujściu w roku 93 je nosili. I nie. It's a no for me. Ja wiem, że to są najwygodniejsze buty od bardzo dawna na bardzo długo. Gratuluję wszystkim, ale kurczę, nie. Więc znalazła wczoraj u Steve'a Maddena buty. Już wam, kochani, pokazuję. Lub nie, bo się zdjęcie nie ładuje. Nie ładuje się. No to zobaczycie sobie. O, zbliżam. Są takie. Takie o. I właśnie nie jest to podróbka Samb, bo jeszcze znalazłam parę firm, które dosłownie robią buty identyczne jak Samba i zamiast trzech pasków dają dwa. No to ja w podróbie Adidasa nie będę chodzić w wieku 26 lat. No. Są jeszcze w innych kolorach, bardzo ładne są beżowe, ale jak wezmę beżowe, to się usmarują tutaj w pierwszym dniu i wydam, a nie, nie są w sumie takie ładne. To nie było tematu. Są jeszcze pomarańczowe, ale to chyba już bym wolała ciemną zieleń z dwojga złego. Boże, jak mi gorąco, zaraz oszaleję, niepotrzebnie wyłączyłam tą klimę. Dobra, do celu. Więc kosztują ile? A dobra, 60 nadal, $60. To jest nic w obecnych czasach, kochani, to jest nic. No i są ciemne, nie pobrudziłyby się i wydają się być ładne, no. Nie są takie, wiecie, idealne. O, załadowały się zdjęcia, mogę wam pokazać. Chwalmy Pana. Dobra. Przejdźmy sobie przez to razem. Spoko, uważam. Nie są w kosmos wywalone, tu akurat średnio. No tu ładnie wyglądają bardzo, uważam. One i tak będą, wiecie, na pół roku, bo tu się tak rzeczy szybko wszystkie niszczą i trzeba mieć tyle na zmianę rzeczy, że to i tak będzie właściwie na chwilę. No tu ładnie. No i są rozmiary, no i jest dostępność. Bo jak patrzę na te moje Nike, które zaraz mam założyć, to mi się robi po prostu niedobrze. Jeszcze też myślałam nad krótkimi Jordanami. Staśma niedawno sobie kupił, ale mówi, że nie są jakieś mega wygodne i w ogóle Jordany są takie mega grubo, masywne to nie, no też trochę, ale mają tej skóry, mają skórę grubą i dużo. Są takie właśnie puszysto-masywne i po prostu na 33 stopnie na rower, a nie. Jaki tutaj jest zestawik do skomponowania, ekskluzywny. Pokażę wam. Fajna ta strona, zobaczcie. Taka torebeczka, czapeczka, bucik. No, ja po powrocie z roweru muszę tutaj na tą stronę zerknąć. Dobra, dajcie mi znać, co sądzicie o tych butach. Jakich nie kupię do przyszłego weekly vloga, bo się sama na nie zdecyduję zaraz. Dobra, idziemy na rower. Idziemy! Jak zwykle obładowani, jakbyśmy po prostu jechali na 5 dni biwaku. A wczoraj, słuchajcie, umyłam rowerki. Urwało mnie, ale przestań. Umyłam wczoraj rowery, więc mamy czysty pojazd, bo już po prostu błagały o litość te rowery. Zresztą się nie dziwię, jak to buty i wszystko tak się brudzi. To już był najwyższy czas je umyć i tak za długo z tym czekałam. Ale się udało. A jeszcze wam szybko powiem a propos zakupów, że zamówiłam drugą koszulkę ze Skimsa, to chyba mówiłam. Też już przyszła taka brązowa, nie zdążyłam wam jeszcze pokazać. Bluzę z Lulu, beżową, idzie do mnie, ma być dziś. I jeszcze zamówiłam wczoraj z Set Active dwie rzeczy, stanik i spodenki, bo wreszcie były rozmiary. Potrzebuję na siłownię i właśnie tak na rower, więc zamówiłam więcej takich właśnie basiców, żeby się tak szybko nie brudziły, bo wiecznie mam wszystko w praniu, przez to, że mam mało rzeczy. I z Gymsharka jeszcze zamówiłam rzeczy XS, ale były za małe, więc zamówiłam S i teraz na nie czekam. Zrobiliśmy przerwę w naszym stałym miejscu. Trochę podyszeliśmy oboje, bo naprawdę twarz to mi się, kochani, spociła w takich miejscach, o których nie wiedziałam, że się twarz może pocić.
literalnie. Jak na przykład oczy lub brwi. Lub boki nosa. Tam to mi się jeszcze nie pociło. Więc teraz lecimy dalej. Lub nie. W każdym razie ja mam plan, żeby docisnąć do końca, zanim się zrobi 35, które ma się dzisiaj zrobić, więc zaraz nawracamy do domu. Znaczy do domu to jeszcze ho, 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 ho. Ale zaczynamy powoli od połowy w dal podróż powrotną. Będę robić curry z kurczakiem i ryżem, już wyjęłam sobie rzeczy, także zapraszam do mojej kuchni, jedziemy z obiadem. Zaczęłam powoli gotować ryż. Kurczak jest już w przyprawach i sosie sojowym. I teraz lecę z warzywami, żeby je podsmażyć. Zobaczcie, jak mi ładnie wyszło. Jestem bardzo zadowolona. Idę, słuchajcie, na takie małe, spontaniczne zakupy, bo strasznie mi się chce ostatnio jakiegoś ciasta, bułeczek, a wszędzie widzę jagodzianki, tutaj oczywiście nie ma, więc idę spontanicznie kupić jakieś składniki, mam nadzieję, że znajdę na jakieś takie udawane jagodzianko, malinianki. Tutaj też nie ma jagód, więc zastąpiłabym je borówkami. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i chciałam Wam właśnie nagrać 3 razy, ale za każdym razem trąbiły samochody, więc jeszcze raz próbuję. Więc pierwszy raz wzięłam ten smak i już raz braliśmy stamtąd jakieś śmietankowe wzięłam, czy tam mascarpone i nie były jakieś super. Ale to jest tak dobre, to jest w ogóle taki smak, którego ja nie znam. W sensie nie lodów, tylko ogólnie smak rzeczy, której ja nie znam, ale ta rzecz, czyli ta chyba herbata ich, to musi być coś wybitnego. I kolor, i smak, coś po prostu cudownego. Tak jak pokochałam matcha, tak kocham to. Totalnie odblokowałam moją nową, ulubioną rzecz. Wróciłam właśnie ze sklepu i chcę Wam pokazać podpaski, jakkolwiek śmiesznie to nie brzmi, ponieważ uważam, że ich design jest po prostu przepiękny. Wyglądają mega drogo, a kosztowały tak jak Always, który design mają po prostu jak z Indii z 2003. Są świetne. No to? Jara mnie to. Jarają mnie podpaski pierwszy raz w życiu. A w ogóle dlaczego je kupiłam? Oczywiście dlatego, że mam okres, that's jakby obvious. Ale też dlatego, że... Idę po nóż. Dlatego, że kupiłam, słuchajcie, jedne na Amazonie. Ale unfortunately okazały się być miętowe. I są tak mocno tym zapachem miętowym nasączone, że mnie po prostu szczypie to w skórę. Jakbyście sobie miejsca, że tak powiem, intymne posmarowały pastą do zębów, no nie jest to najlepsza rzecz na świecie. Proszę, jak to, ależ to wygląda. Jak te będą miętowe, to sobie strzelam w głowę. Więc módlmy się, żeby nie. Naprawdę, czy do otwarcia podpasek jest potrzebny nóż? Czy nie można tego pakować jakoś, kurczę, normalniej? Tylko ja muszę przez 5 minut się ciąć nożem. No dobra, test. Bójmy się wszyscy Boga. Nie. Wynik testu? Nie są miętowe. Żyjemy. Żyjemy, warto było. Jaram się mega nimi jeszcze bardziej w tym momencie. To pudełko zostawiam je sobie. Jest piękne. Kompletnie. Kocham ten kraj. Kocham ten kraj. Dalej. To są moje składniki na... drożdżówki, chyba niczego nie zapomniałam. W ogóle te drożdże w proszku wyglądają jak jakiś domestos do czyszczenia rur, ale bez komentarza, to jest inny kraj. I co? Czekam, aż mi się gary upiorą, kochani. Nie zadbałam o to. Więc najpierw muszą się gary uprać, żeby było w czym robić. I jak się upiorą, to lecimy. Jestem bardzo ciekawa, czy coś z tego wyjdzie, czy wyjdą niejadalne gluty.
wyrobiłam ciasto, słuchajcie, na te bułeczki. Teraz musi godzinę poleżeć pod ręcznikiem i podwoić swoją objętość, więc to jest dowód, ile go jest teraz. Ja mam wrażenie, że ono już rośnie, więc cudownie. To jest dowód i zaraz, znaczy zaraz, za godzinę sprawdzamy, czy urosło dwukrotnie. Stoi na parapecie gar, słuchajcie, bo tutaj jest ciepło od okna. Teraz wyłączam klimę, żeby w mieszkaniu było jeszcze cieplej i niech sobie stoi. Pompon. No przesada to jest chyba trochę, wiesz? Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy kiedykolwiek jakieś ciasto drożdżowe rosło z takim widokiem jak to, na takim piętrze, ale pomijając, pachnie już drożdżami w całym domu, minęło 45 minut, więc chwila prawdy. Ściągam szmatę. O maj, ale co się podziało, rosło. Opowiemy Wam z pomponem o tym, co się działo w kuchni przez ostatnie parę minut. Więc to ciasto strasznie się kleiło do moich rąk. I przepis był taki, żeby uformować, jakby wiecie, zakryte bułeczki, no takie drożdżówki. Teraz jak o tym myślę, to mogłam zrobić po prostu placek i zrobić lekkie wgłębienie i posypać go owocami. Wtedy by wyszło lepsze. W każdym razie zmontowałam 3 takie zawinięte kulki, w środek dałam owoców, ale w przepisie było, że ma być 8. No to jest spora różnica, 3 a 8. I w sumie myślałam, że ono już nie urośnie to ciasto, a widzę teraz w piekarniku, że jeszcze rośnie. Więc będą moim zdaniem takie 3 giga buły. Ale pachnie ładnie w domu. Boże, pachnie w domu ładnie, więc może jest szansa, że coś z tego będzie. W sumie kusi mnie, żeby teraz zrobić drugą porcję tego ciasta, żeby rosło teraz przez godzinę. Te bułki się będą piec tam około 20 minut. Ale nie, to bez sensu, bo no ale w sumie piekarnik by był ciepły, jeszcze szybciej by się nagrał na to drugie pieczenie. I wiecie, upiec tak właściwie 8 bułek, tylko ich nie zawijać, tylko po prostu zrobić kleksa i posypać go owockami. Kusi mnie to. Ale może poczekam do końca, już pewnie zostało z 10 minut. Poczekam i zobaczę, co wyjdzie z tych. W ogóle musi albo wstać, albo się położyć. Dzięki. Zobaczę, bo jak wyjdzie klapa, to się narobię niepotrzebnie, więc może po prostu się wstrzymam, ale ogólnie nie wiem, czy te bułki nie urosną na tyle, że po prostu wyjdą z piekarnika. Nie wiem troszeczkę, czego się mam spodziewać. No z 8 3 to będą duże. Tak, naszła mnie ta myśl, jak już wiecie, uformowałam je i wsadziłam do piekarnika, więc człowiek się uczy całe życie. Wyszły mi takie 3 giga placki, ale odrywałam tu kawałek i powiem Wam, że to jest naprawdę dobre. Więc zaraz robię drugą porcję, mniejsze, bardzo jest dobre, serio. Mniejsze i opatentuję, żeby się nie przyklejało, mąkę wysypię na blat. Może trochę rozwałkuję i myślę, żeby zrobić na bazie takiej miseczki. Było rozwałkowane ciasto włożyć do miseczki, a zaraz Wam pokażę zresztą. No i teraz, kochani, to wyjeżdżamy na profesjonalne tory, bo ciasto tu posypałam blat mąką, na to ciasto. Ciasto posypałam jeszcze mąką. Rozwałkowałam bidonem, bo nie mam wałka, prehistoryczne jakieś stworzenie. I teraz z tego, mogę jeszcze trochę rozwałkować w sumie, jak o tym myślę. Teraz wytnę kółeczka tą miseczką i w niej zrobię tak, że położę to kółko, trochę je wbiję do środka. Tutaj owoców nałożę i je tak domknę w taką sakiewkę. Slay. Dobra, zrobię cztery... Wolisz z borówkami czy z malinami? Z borówkami. A ja wolę z malinami. No dobra. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Teraz to będzie wyglądało. Jeszcze jak się zrobi. Zobaczcie, jak ładnie wyszły. Wyglądają trochę jak takie kajzerki śniadaniowe, ale je dosłodziłam do środka ten farsz i jeszcze je trochę mocniej, więc będą takie... Będą, słucha, ładnie wygląda. Będą słodkie, dobre. Z kruszonką by wyglądały jeszcze ładniej, ale jak na pierwszy raz,
To naprawdę, jestem zadowolona. A najważniejsze jest to, że one naprawdę są pyszne. A my, słuchajcie, przyszliśmy w okolice bulwarów, żeby napić się piwa, jak prawdziwy Polak. Witam, kochani, z środy po południu. Chciałoby się powiedzieć rano, ale nie jest rano. Rano już przeleciało i nie wróci. Generalnie jest strasznie gorąco. Od paru dni. Jest 35 stopni. I to powoduje u mnie już ból głowy. Po prostu jest mi za gorąco. Jeszcze wczoraj miałam tak intensywny dzień, bez praktycznie chwili odpoczynku, że po prostu już w nocy mnie strasznie rozbolała głowa. I to się przełożyło też na ranek. I sobie załadowałam rano naczczo, niedopuszczalne zachowanie. Naczczo z bólu, już po prostu nie mogłam wytrzymać. Załadowałam sobie tabletkę. I generalnie ten ból głowy mnie tak trzymał cały ranek. Więc tyle, co wyszłam z pomponem. A potem troszkę pospałam, ale nie za długo. Zjadłam drożdżówki na śniadanie i były pyszne. Naprawdę były pyszne. I potem, słuchajcie, nagrywałam pogadankę na temat idealnego faceta, jakich cech bym szukała. Jeśli ktoś jeszcze nie widział owej pogadanki, to zapraszam, jest na kanale. I co jeszcze? I w sumie nic ważnego się nie działo. Nagrywałam też TikToka o wizach, więc to mi troszeczkę zajęło. No i teraz właściwie biorę się za obiad. Nie mam na nic ochoty przez ten gorąc, kompletnie. Jadłabym w ogóle same słodkie rzeczy. W sensie, wiecie, jakieś ciasto, naleśniki, jakieś owoce z czymś, lody. Same słodkie rzeczy za mną chodzą, ale wiem, że to nie jest dobre, bo i tak jem tutaj dużo cukru w tym kraju i po prostu muszę zjeść też coś normalnego. Więc robię taką sałatkę z makaronu orzo, taką na zimno. I co? Potem wyjdziemy z pomponem. Mam plan dzisiaj też iść na lody, te, na których byłam wczoraj. Fioletowe, bo były, no myślę o nich od wczoraj cały czas, były po prostu przepyszne. I też chciałabym bardzo iść na rower się poruszać i ogólnie do Central Parku sobie posiedzieć na trawce, ale w 35 stopniach dojechanie do tego Central Parku to nie wiem, czy jest realne. Nie wiem, czy mnie to nie przerośnie fizycznie po prostu, więc Boże, zobaczymy, jak się dalej dzień rozwinie. Taki jest plan. Wzięłam pomponowi piłeczkę, bo już widziałam, że energia go rozsadza, a nie pobiega sobie dzisiaj za rowerem, ani pewnie nie pójdziemy na żaden dłuższy spacer, bo ja nie dam rady. Więc póki ma energię, niech się trochę pobawi z piłeczką i może się wybiega. Ucieka mi klient. Naprawdę ten smak jest, słuchajcie, niepowtarzalny. Coś wspaniałego. Śmiesznie trzymasz jajo takie. Sam jesteś jajo. Zebrałam się, słuchajcie, na pilates i naprawdę kocham to, że w naszym budynku jest pilates i że jest klimatyzowany i siłownia tak samo. Naprawdę, nawet jak mi się nie chce ruszać kompletnie, to, że to jest dosłownie w budynku, gdzie zjeżdżam 30 pięter i to jest, kocham to. Gdyby to było ulica dalej albo na tej samej ulicy, ale trzeba by było wyjść na zewnątrz, to żeby mi się nie chciało. Ale ślicznie tu wpada światło po południu. Jeszcze nigdy nie byłam po południu, zawsze chodzę rano, a tak tu jest ładnie, ojejku. Sweet, aż się chce ćwiczyć. Odbiorę jeszcze paczuszkę. Naprawdę ten paczkomat w budynku. Słuchajcie, mieszkam tu 3 miesiące, nadal mnie to zachwyca. Nic tam nie ma? Nie ma. Dobra, lecimy. Ciekawe, co tu przyszło. Thank you. No to już wiemy, co było w paczkomacie. Bluza z Lulu. Uważam, że bardzo ładny kolor. Jest taki kremowo-cytrynowo-beżowy. Z tyłu tak, o, ładnie wygląda. Te rzeczy są nie do podrobienia z Lulu. Słuchajcie, naprawdę, kocham je. Kocham je. Marzył mi się na pilatesie taki zimny, owocowy koktajl i po prostu to było jedyne, o czym ja myślałam, dosłownie.
Zobaczcie, pierwszy raz jest u nas burza. Aż mam ciary w ogóle, bo to pierwszy raz i tak dziwnie to wygląda. Bardzo dziwnie, jakby jesteśmy w ogóle w środku chmury. Nie widać w ogóle piorunów, tylko widać jakby błysk grzmotów sam. Bardzo dziwne zjawisko. Nie wiem, nie, tylko jest błyskawica, nie widać ani nie słychać grzmotów. Dziwne, dziwne. W ogóle nie myślałam, że będzie burza dzisiaj, miało nie być. I raczej tu rzadko się zdarzają burze. O Jezu, jak zacina deszcz. Ależ dziwnie. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie, bo wysłałam Stasiowi i słabo widać, ale mega ogólnie się błyszczy cały czas, jakby ktoś cały czas robił zdjęcia fleszem. I w ogóle nie słychać grzmotów, widać jak zacinają po prostu fale deszczu. I cały czas się błyszczy. To jest w ogóle inna burza niż w Polsce. W Polsce jest grzmot, trochę mi... Nie, błyszczy się, trochę mija i jest grzmot. A tu bez grzmotów są cały czas błyski. Widzicie, na pewno, praktycznie bez przerwy są błyski i się bardzo zaciemniło i zaszarzyło, więc wydaje mi się, że jesteśmy w centrum chmury teraz. I dlatego... O Jezu, teraz jak mocno. Dlatego tak mocno się... O Jezu. Nie dokończę zdania, no. Teraz dobrze widać, z jaką częstotliwością są te grzmoty i błyskawica. I naprawdę tak często to się dzieje. Tutaj są tak po prostu dzikie te chmury i ta pogoda jest tak dzika, że w związku z tym burza też jest dzika. Zobaczcie, no to w ogóle nie ma tak w Polsce. O Jezus. Ale dało. Uhuhu. Dzień dobry z czwartku. Chciałam wam pokazać kawę, którą literalnie uwielbiamy i słuchajcie, przez 3 miesiące mieszkania tu nie kupiliśmy jeszcze ekspresu, bo po prostu to jest najlepsze, co Bóg stworzył w tym kraju. To i ciasteczko maczowe z tej kawiarni chińskiej na rogu. Kocham. Więc to jest taka kawa firmy La Colombe. Colombe chyba. I ona jest kolumbijska, jak nazwa wskazuje. Ale słuchajcie, jajko mi się przypala. Pardon. Ale słuchajcie, piję do tego, że my byliśmy w tej kawiarni, bo ta firma ma też swoje kawiarnie i ta kawa nie była tak dobra. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale ta... Kocham. Kocham. A ja sobie na śniadanie zrobiłam bajgla z łososiem i jajkiem. W sumie mam jeszcze awokado, więc już byłby taki książkowy, ale tak też będzie dobrze. Piesek też dostanie swoje śniadanko w kwiatuszkowej miseczce. Tak? Purr. Nie, to nie jest śniadanko. Powiedz stara, nie żartuj, tak, ja jem więcej. To są tylko te kwasiki wszystkie, omega, z łososika olej i jajeczko. Ja się wybieram na rzęski. Dzisiaj jest mój dzień rzęskowy. Prawie 3 tygodnie temu zakładane i są naprawdę w stanie praktycznie idealnym. To jest w ogóle niesamowite. Nie wiem, czym te kobiety to kleją. Nie wiem. Ja leję te rzęsy wodą. Pot się ze mnie leje na te rzęsy. W tym tygodniu to w ogóle dramat. I one są w stanie praktycznie idealnym. A jeszcze teraz będziemy robić, słuchajcie, wymianę całych, żeby się lepiej trzymały, bo podobno od czasu do czasu trzeba zrobić wymianę całych, więc... Kocham ten kombinezon, słuchajcie, kocham go. To jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało, zaraz po iPhone'ie, pomponie i starym. Taka jest kolejność. I kolejną rzeczą jest ten kombinezon, kocham go. I dostaję w ogóle o niego tyle pytań, tyle ludzi się zawsze na mnie patrzy na ulicy i nie, nie chodzi o sutki, bo zazwyczaj noszę stanik. Ale po prostu ten kombinezon sam w sobie, kocham go. Zawsze jak idę na rzęski, to ta okolica daje mi vibe Teksasu. I naprawdę Teksas po prostu w moim sercu od tamtego roku jest. I ja myślę, że kiedyś my tam wylądujemy, bo ja się tam super bawiłam. I tam był naprawdę super vibe. No i ogólnie też wam powiem, że tam jest dużo taniej. I na przykład byłoby nas stać praktycznie za tą jakby pensję, którą Staś zarabia teraz. Byłoby nas tam stać na dom. I Porsche. Więc jakby jest trochę różnica, bo tutaj naprawdę jest mega drogo. Pokażę wam, jak wrócę z rzęsek, jaki dom.
spadniecie z krzesła. Ja spadłam wczoraj. Ja już po rzęskach i idę spróbować którejś z tych herbat, bo widziałam w tamtą stronę reklamy i mega mnie zainteresowało to. A jako fanka tych mlecznych herbat po tym fioletowym lodzie, chcę spróbować też tego. Znalazłam, słuchajcie, w karcie pozycję w tym kolorze o tej podobnej nazwie co ta gałka lodów i okazało się, że to jest ten sam kolor. Pytałam panią o kolor i o smak, więc mam nadzieję, że to będzie to, ale wygląda w ogóle zajebiście. W ogóle te chińskie rzeczy przerastają mój umysł, bo zobaczcie, można sobie zatkać to. W ogóle moja psycha tam nie dosięga. Naprawdę to wygląda jak taki mały kubek Stanleya. No i z papieru byśmy tego nie zrobili, tak? To musi być plastik. Przykro mi. Powiem wam, że pyszne to jest. Smakuje tak trochę lżej niż te lody. Te lody są bardziej intensywne. I te kuleczki na dole, zawsze jak piłam bubble tea z kuleczkami, to one były takie w takiej cienkiej otoczce w środku z sokiem. A te są takie gumowo-żelkowo-ciasteczkowe. Chyba wolałam tamte pękające z sokiem, ale nie wiem, czy by tu pasowały, bo to jest taki bardziej deser mleczny. Ale ogólnie kocham. Kocham chińskie rzeczy. No, to miałam wam pokazać dom. Otwieram tableta, a jest zamknięty tablet na safari i na stronie Porsche, bo Staś szukał. No, właśnie tak wygląda nasze życie. No, więc już wam pokazuję. Mokrą rękę mam. Przed chwilą czyściłam ekran. Boże, uchowaj. Już wam pokazuję ten dom. Wczoraj mi go stary wysyłał. Ogólnie wysłał mi dwa. Jeden kosztuje tyle, co nasze mieszkanie tutaj. Nowy Jork. A drugi jest droższy, chyba kosztuje 4,5. My tu płacimy 4. W sensie tysiące dolarów, wiemy o co chodzi. I ogólnie to są domy z ogródkiem. Fajnie. Fajnie jest rano wyjść i kawkę wypić, mocząc stópkę w trawie. Uważam, że to jest komfortowe. Komfortable to jest. Ale chciałabym moczyć stópkę w trawie, pijąc kawkę jednocześnie będąc w mieście. A nie na wsi głębokiej, w polach i lasach, bo ja czuję, że po prostu bym się tam strasznie marnowała. Ja mam takie poczucie na wsi, że ja się marnuję, wiecie? Że ja nie wykorzystuję swojego potencjału. Gdzie ja mam się pomalować na wsi? Gdzie ja mam założyć wszystkie swoje mikrosukieneczki z Ochpoli i porobić fancy zdjęcia rooftopów? No gdzie? A właśnie Dallas jest do tego idealne, bo można na przedmieściach, w sensie na przedmieściach, nie wiem, 15 minut od ścisłego centrum. Znaleźć zajebiste mieszkania, a nadal mieć centrum, gdzie jest dużo mega wieżowców, nowoczesnych rzeczy, rooftopy. Dallas było super. Nie, to było Austin. Nie. One są w Austin czy Dallas? W Austin. Pomyliło mi się, przepraszam, mówimy o Austin. No, więc w Austin było dużo mega nowoczesnych miejsc. No i Dallas też jest blisko, jakby się nam znudziło. Chyba tam 3-4 godziny drogi autem, więc fajnie, powiem wam. Tutaj patrzę na lokalizację, no to jest literalnie prawie w centrum. Dobra, już wam pokazuję. Więc this is the one. To jest ten droższy. No i ogólnie spójrzmy na wnętrze. Ogólnie przypominam, no tu. No robi wrażenie. Przypominam, że te domy są nieurządzone. Więc to jest urządzone tylko do zdjęć. W Stanach się mebluje samemu, tak jak to mieszkanie dostaliśmy puste. No ale część mebli stąd byśmy przewieźli, część mebli byśmy dokupili i jakoś to by poszło. No i zobaczmy sobie tutaj. No bardzo miło, prawda? No, no. Tylko trawkę to by trzeba było się nią zająć, bo to musi być stan idealny, a nie takie placki. Tutaj też jest kolejne miejsce do siedzenia. Uważam, że milutko jest. O, tu by sobie chłop pracował. Jest biureczko, Boże. No. No tu trochę prysznic zajeżdża tandetą, ale to do przeżycia. Jest sauna. Sauna, jakby, excuse me. Kolejna łazienka. Nie wiem, ile tu jest sypialni. Musiałabym się wczytać. Aha, 3 sypialnie, 3 łazienki. No to na dwoje małych Polaków i mikropieska to nie jest dużo. A to jest jakiś... Aha, to jest dobudówka. Zobaczcie, nawet nie patrzyłam jeszcze na to. Taki domek gościnny, letni jeszcze tam jest. Palenisko takie. Excuse me. Nie, no ten dom jest przepiękny. Jest przepiękny. No i co? Akceptują pieski. Parkingu niestety nie ma.
to jest minus, ale jak wygląda przód tego domu? Nie dałoby się tam wjechać autem? A, nie pokazali spryciarze. No dobrze. A, tak, tak, tak. Tutaj to jest, nic mi to nie mówi, ale wygląda jakby nie było na mega wsi. No i tak, to jest jedna opcja. Teraz wam pokażę drugą. No i tu jest druga opcja, ten dom już jest dużo droższy. Nie jest o $500 droższy, jest dużo droższy. W sumie nie wiem dlaczego, bo nie wygląda jakoś mega, 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 ale fajnie, że jest ciemny. Fajnie, że jest ciemny. No i wejście tutaj, no nie wiem, tu by się, no auto... A nie, jest garaż, Boże, co ja się zastanawiam, Chryste. Dobra, czekajcie. No też ta wyspa. Wyspa jest przepiękna, tak duża kuchenka gazowa, też kocham. Ile tu jest? 3 sypialnie, 3,5 łazienki, ok. Czy oni chcą mnie zdenerwować? Czy oni chcą mnie zdenerwować? To by było biuro, jakby zapomnijmy. Zapomnijmy, że ta kołyska tam stoi. Aha, tu jest biuro. Trudno, tam by był pokój pieska, whatever. Nie wiem, czemu on jest droższy. Może ma lepszą lokalizację. Nie ma w ogóle pokazanego ogródka. Ma ogródek? Aha, jest pewnie bardziej tak w centrum. Jest, ogólnie centrum jest tutaj, jak pamiętam, albo nawet po tej stronie bardziej. Tak? Chyba tak. I nad tą rzeką jakby wszystko się toczy, wzdłuż rzeki po jednej i po drugiej stronie, więc myślę, że przez lokalizację ma taką cenę. Ale w Teksasie i tak jest potrzebny samochód, więc i tak byśmy dojeżdżali. Gdzie ta gym? Nie widziałam tu gymu. Czy ja ślepa? Nie ma tu pokazanego gymu, halo. No, w każdym razie takie są opcje i jakby, excuse me, to wygląda przepięknie, szczególnie ten dom, jeszcze w tej cenie, hello, więc that's crazy, fajnie by było tam, fajnie by było. Dobra, zobaczcie, znalazłam kolejny, przepiękny, przepiękny, to jest totalnie mój vibe, mogłabym kompletnie w takim mieszkać. Ma przepiękne kolory, ma trawnik, ma dużą posesję, ma duży garaż, kocham, 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 kocham. Wchodzimy do środka, bardzo ładna kuchnia, taka typowo amerykańska, bardzo ładna, nie podoba mi się tylko tapeta, pewnie takich rzeczy nie można zmieniać, chociaż może się mylę. Tu jest przestrzał na całość, trochę bunkrowe okna takie małe, oni niestety w Teksasie mają tendencję do takich bunkrów. A zaraz zerknę, jakie w tamtych były okna, no i hicior, hicior. Nie da się Jezu, zamknęłam. Tapeta w pieseczki, czy wi to widzicie to? Nie widzicie, zaraz, jest. No to jest przecież dla nas dom. I jest jeszcze jacuzzi, jakby komuś brakowało. I taki jest backyard, ogródek. Tutaj widzę, są zawieszone światełka, przepięknie to wygląda. Jest taka bujaweczka, huśtaweczka, piątka. Zajebista opcja. W ogóle będąc na rzęsach, moja cera, ostatnio przez to słońce, nie wiem czy też tak macie, ale ja, u mnie jak jest gorąco i ja się bardziej pocę, to po prostu moja cera robi się dramatem. Ja jestem po dwóch izotekach, to nie powinno mieć miejsca, ale po prostu przez to gorąco i przez to, że ja się tak pocę, gdzie nigdy się nie pocę, ale 35 stopni jakby daje mi mocno. I jeszcze noszę czapeczkę na tej właśnie wysokości, żeby, wiecie, zasłonić nos, bo nie mogę go nagrzewać nadal, nie mogę go opalać bardzo. I ogólnie, żeby zasłaniać jakoś też oczy, bo jest mega jasne światło, a nie mogę nosić okularów na oczy, bo mam zoperowany nos, to wiecie, powtarzam to zawsze. No to właśnie się robi to. Do czego piję? Będąc na rzęsach, pomyślałam sobie, tak właśnie w kontekście tego domu w Teksasie i wszystkiego, że muszę wreszcie zrobić vision board. In my Delulu era. Ponieważ tak sobie pomyślałam dziś rano, że wszystko, co kiedyś bym miała na takim vision boardzie, obecnie mam. Tak. I słyszałam też o tym od zodiakar i dziewczyn, które znają się na manifestacji i tak dalej, że vision board naprawdę pomaga. Pomaga po prostu to wszystko zmanifestować, ułożyć sobie, określić cele i dążyć do nich i sobie je jakby zwizualizować. Ja dalej nie czytałam żadnej książki na ten temat,
Jedna moja obserwatorka podesłała mi jakiś czas temu 3 książki na ten temat i mam je zapisane. Muszę je po prostu kupić i przeczytać. Ale przysięgam Wam, że jak ja mam chwilę wolnego czasu, to ja po prostu przeglądam bezwiednie TikToczki albo jakieś ubrania i to mi zajmuje godzinę, dwie i to jest koniec mojego wolnego czasu w ciągu dnia. Więc po prostu na książki czasu nie mam na razie, może kiedyś się uda. W każdym razie nie mam wiedzy jakiejś bardzo szerokiej na temat właśnie manifestacji, natomiast wiem, że Vision Board pomaga. I Kira na naszym pierwszym spotkaniu, Kira ogólnie się interesuje astrologią, zodiakami i tak dalej, właśnie powiedziała, że to pomaga. I ja mówię, dobra. I to było w marcu. No dobra, w kwietniu. Więc jest wreszcie czas, żebym ja siadła i to zrobiła. I zaczęłam już sobie robić. Na Pinterestie, no bo gdzie? Zamierzam zapisać to na Pinterestie najpierw i potem zrobić z tego taką tablicę w Canwie. Mam nadzieję, że w Canwie są wzory na vision boardy. No i co zapisałam? Co zapisałam? Dom w Teksasie. A co? A, mam nadzieję, że się uda. Wycieczkę do Miami. Zapisałam. Zapisałam dużo podróży. Zapisałam pieniążki. No, pieniążki się zawsze przydadzą i pieniążki, tak, potrzebujemy pieniążków, żeby spełniać wszystkie inne cele, więc manifestacja pieniądza fizyczna, tak? Już lepiej się nie da pokazać wszechświatowi, czego ja potrzebuję. Zapisałam też pudrowo-różową Chanel Slay. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Jeszcze chcę zapisać na pewno Hamptons. Mam nadzieję, że Hamptons będzie... Żeby to będzie pierwsza spełniona manifestacja z tego vision boardu i mam nadzieję, że spełnimy ją najszybciej, bo po prostu to się powinno stać w to lato. Tam się da dojechać samochodem i ja tego chcę. I ja wierzę, że to się uda. To nie jest trudne do spełnienia, a ja tego bardzo chcę i mam nadzieję, że tak, że to się uda. Na pewno łatwiej by było, jakby Stasiowi odesłali już dokumenty, które 2 tygodnie temu pojechał wyrabiać, a termin to jest 2 tygodnie. So, anyway. Tak, trzeba będzie do nich zadzwonić. O, tu jest jeszcze taki Hamptonsowy obrazek też. Dobra. Jeszcze chciałam zapisać co? Co ważnego chciałam zapisać? No wiem. Chciałabym bardzo. Myślałam o tym właśnie na rzęskach. Chciałabym bardzo wrócić do jazdy konnej. Bardzo. Ale w Nowym Jorku to jest bardzo trudne. Bardzo. Ponieważ jest to A drogie, B wymaga samochodu. A my samochód tutaj planujemy mieć do skoku. Na weekendy, na jakieś dni wolne, czy maksymalnie na tydzień. A nie 2 razy w tygodniu, tak jak ja na konie potrzebuję jeździć, żeby to miało sens, a nawet powinnam częściej. I to jest to, czego mi brakuje, powiem Wam. I mnie to smuci. Bo to była duża część mnie i jak widzę gdzieś na story konika na Instagramie, to mi się robi przykro. Więc zapisuję. Horses. I ja manifestuję po prostu posiadanie konika w Teksasie. Nawet nie na stałe, tylko wiecie, jeździć konno. Już nie mówię o własnym koniu, bo to chyba by było trochę tłumacz na obcej ziemi. Koniki. Dobra, chyba mam główne wszystkie cele. Czy ja czegoś jeszcze w życiu potrzebuję? Słuchajcie. No i dobra, tak to wygląda. Mamy Miami, koniki, dom w Teksasie, Chanel, pieniążki i Hamptons. Wszystko co najważniejsze. 7 punktów. Będziemy do tej tablicy wracać i zobaczymy, czy to coś działa, czy moje cele są realne i czy odpowiednio dążę, żeby one się spełniły. Biorę się właśnie za risotto. Pokroiłam sobie karczochy oraz łososia. Tam pyrka sobie risotto, już zdążyło rozlać. A tu sobie pyrka risotto, czyli mamy jakieś 20 minut stania nad garem. Kocham to. Kocham to. Pół godzinki stania nad patelnią, myk, myk i mam jadek. Ja nie wiem, co my żeśmy zamówili, ale trochę się nazbierało. Idę robić unboxing. Idealne popołudnie nie istnieje, a jednak istnieje. Witam z mojego lustra. Właśnie przyszła mi paczka ze współpracy z Mikasa. To jest top stamtąd. Jeansy nie są stamtąd, ale musiałam je z czymś połączyć. I nagrywałam współpracę i te rzeczy są tak fajne, że pomyślałam, że Wam je pokażę. Bo w sumie nie jest to moim obowiązkiem pokazywanie ich na YouTubie. Nie mam tego w umowie, ale naprawdę szczerze Wam je polecam i są super na lato, więc pokazuję. I to jest pierwsza rzecz, to jest ten top w taki panterkowy, leopardowy, teraz modny wzór.
i ma fajną tą zakładkę na wysokość piersi, no u mnie się kończy w połowie piersi, ale to chyba nie ma znaczenia. Tutaj ma takie fajne rozcięcie, no jest asymetryczna, ja w ogóle uwielbiam topy bez ramion, bez ramionczek i mam wrażenie, że ładnie mi tutaj pokazują tą część, którą w sobie lubię i ładnie mi to pasuje do twarzy, więc jeśli też lubicie takie kroje, to ten top jest super. Pokażę się Wam w takim wąskim kadrze, bo nie mam nic na górze, w sensie oprócz stanika, a nie będę Was raczyć takimi smaczkami, więc skupmy się na spódniczce. Na taką spódniczkę, która będzie plisowana, szara i będzie na mnie pasować z każdej strony, o moje fałdki, jak fajnie, z każdej strony, to ja czekałam chyba 2 lata. Naprawdę. I to jest wreszcie spódniczka, która do mnie pasuje i ma cudowną długość, bo jest ultra krótka, ja kocham krótkie rzeczy. Jest idealnie plisowana, ma idealny krój, ma tą cudowną zakładkę. Tutaj właśnie w rzeczach Mikasa kocham to, że one są takie nieoczywiste, że to nie jest po prostu płachta materiału, tylko tu się dzieje, dzieją się ciekawe rzeczy. Jest jeszcze ten paseczek, mogę go wymienić w sumie na pasek Gucci, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy to nie będzie too much i pokażę Wam tył. I to jest tył i uważam, że jest turbo hot. Jest króciutka, ale nie jest ordynarna, w sensie dla niektórych pewnie jest, dla mnie nie, I don't care. Naprawdę jest wspaniała i leży na mnie praktycznie idealnie. Mam taki luz, żeby oddychać, ale nie mam za dużego luzu. A znaleźć taką spódniczkę, która ma na mnie dobre wymiary, to jest naprawdę cud. No i to jest chyba moja ulubiona rzecz, mam wrażenie, bo jest naprawdę przepiękna ta sukienka. Kompletnie piękna, jest tak kobieca i w ogóle te kolory. I znowu mi maczuje z fazami, kocham. Naprawdę ma cudowny materiał, rozciągliwy, ale bardzo gładko taki miękki. No i wzór. Kocham. Kocham tą kiecę. Kieca mojego życia, dosłownie. Kolejny jej plus to jest taki, że jest mega wygodna. I jak chodzę, to ona mi się nie podciąga. Jednocześnie daje mi możliwość zrobienia naprawdę dużego kroku. Bo w sukience Skimsa, tej brązowej, to ja chodzę tak. Tak, ja szuram po ziemi, bo ja nie mogę zrobić jakiegokolwiek rozkroku. I piękna jest ta sukienka Skimsa, bo ona się właśnie tu tak zwęża i wiecie, jak stoję, to ona jest wręcz aż taka, więc jest piękna. A ta, zobaczcie, ile ma luzu, jak stoję, nie? Jest obcisła, więc powinna mieć mniej luzu, ale przez to nie mogłabym w niej chodzić. Więc to jest kolejny minus dla Skimsa, ale nie jesteśmy tutaj dla Skimsa, tylko dla tej sukienki. Jest przepiękna i nic nie zmieni mojego zdania. Tutaj te kwiaty się łączą w ogóle. Oh, nie mogę się doczekać, aż ją założę. Tak samo. Kocham. Kocham. Pokażę Wam jeszcze tył. I zobaczcie, jaka ona jest długa. Jest po prostu na całą długość mojego wielkiego żyrafiego ciała. Mam 1,75 m, sięga mi za kostki. No i to już jest ostatnia rzecz, do której w sumie jestem najmniej przekonana, bo no, trochę się bałam, że będzie źle leżeć i dół leży super i bardzo mi się podoba ta forma też tutaj na zakładkę. Bardzo mi się podoba długość, bo jest naprawdę krótka, to można sobie jeszcze podciągnąć i jest naprawdę tak na centymetry tu, więc bardzo to lubię. I ma ładne wycięcie, ale no jest za duża, bo tutaj mi odstaje. I materiał jest taki jakby taki krepinkowy, nie wiem czy widać tutaj, że jest taki, więc trochę myślałam, że będzie inna, myślę, że i tak będę ją nosić, ale raczej nie jest moim ulubionym produktem z tej serii, chociaż na przykład teraz wygląda bardzo ładnie w tym świetle, więc no nie wiem. Rozwiązanie mojego problemu tego, co tutaj wisi, byłoby na pewno włożenie czegoś tutaj. Wtedy ten tył nie wisi, ale jak wszyscy wiemy, ja nie mam co tutaj włożyć, ponieważ nie mam własnych piersi, ponieważ jestem zbyt chudą szkapą na to. Niestety, taka jest prawda, więc jak wrócę kiedyś do Polski, to mój pan doktor od nosa musi mnie przyjąć na piersi. Taka jest prawda. No ale do tej pory, zanim pan doktor mnie przyjmie, to będę musiała sobie radzić ze stanikiem. Chociaż jak pierwotnie go mierzyłam, tu widzicie w ogóle ślady po staniku, to właśnie on wychodzi tutaj w ten sposób, a to jest niedopuszczalne. Bielizna wychodząca spod ubrania jest B. Więc nie wiem. No, jakoś to będzie. Tył jest taki, chciałam powiedzieć mega prosty, ale w sumie ma tą asymetryczną górę. Tu widać to wycięcie, więc nie jest aż taki prosty, ale no, dość prosty. Witam z piątku. Zrobiłam sobie tosty i są dość spore i dość wyładowane, a to dlatego, że zaraz jadę się spotkać z Malwiną na Williamsburgu, idziemy na Macze i na jakieś takie girly zakupy.
Więc żeby nie biegać za jedzeniem, to planuję zjeść trochę większe śniadanie i mam nadzieję mieć święty spokój. Ja już jestem gotowa na spotkanie z Marwiną. Jadę jeszcze wysłać paczki, które mnie prawie właśnie zabiły, bo nożyczki mi się wbiły w rękę, więc... Nie no, słuchajcie, zapomniałam o najważniejszym. Nakradłam pieskowi tritosów i mu nie dałam. Ja coś mam dla ciebie. Ja coś mam dla ciebie, tak? Zobacz, co ja mam. Siad. Zobaczymy, co tu stara nabrała. Sama stara już nie tam... A, wiem. To. Zasmakowało tak od razu. Poszedł sobie. Dobra, zrobimy unboxing, chociaż chociaż jestem strasznie głodna. I strasznie zmęczona, ale muszę wam pokazać, co kupiłam. Do unboxingu zawołamy Pompona, ponieważ on nie przepuści unboxingu. Pompon, chodź. Zerwał się. Chodź, zobacz, zrobimy unboxing. Przyszedł. Jesteś, dzień dobry. Spał piesek cały czas. Powiedz, spałam w łożu, jak starej nie było. Ciemiężyłem czas, bo jestem rozpuszczonym małym psem, który nie zna limitów w niczym. Tak, odśpiewaliśmy, to teraz można zrobić unboxing. Zaczynamy od Sephory. Ha! No i co tam mamy? Co my tam mamy? Nie mogę wam pokazać, bo o, poszło. To jest, zacznijmy od drobnej rzeczy, to jest prezent z punktów, który dostała Malwina, ale oddała mi, za co bardzo dziękuję. I to jest, kochani, krem antyzmarszczkowy pod oczka, więc świetnie. Świetnie, bo jest potrzeba. Ale wiecie, dlaczego ją kupiłam? Wiecie dlaczego? Bo ten smak, czyli... Aha, tu nie mam wypisanego smaku. W każdym razie 71, kolor taki peachy, pomarańczowo-beżowy. Zabijcie mnie, ale to pachnie jak Taro Milk Tea. To pachnie, to jest niemożliwe. To pachnie jak Taro Milk Tea. To jest niby wanilia z palonym karmelem, ale to dosłownie ma smak, znaczy smak nie wiem, ale zapach Taro Milk Tea. A jak wiemy, to jest moje nowe uzależnienie i ja po prostu jak ja to powąchałam. Żadne różowe, niebieskie. Bys. I długo się trzyma, bo ostatnio Malwina mnie psikała, jak była na basenie. Ona właśnie ma tą mgiełkę i super mi się trzymało. I mam jedne perfumy z Sephory Alchemy się ta firma nazywa? Nie, chyba coś pomiesza. A co ty mój kremik? Przepraszam pana, poczekaj. Piesek już porwał mi krem skubaniutki, ale ogólnie nie niszczy rzeczy w ogóle, wiecie? On w ogóle nie niszczy rzeczy. Ale kartonowe pudełeczka lubi sobie pogryźć, więc ja wypakuję kremik, a ty sobie pogryziesz, proszę. Poszło. Co dalej? Jeszcze z Sephory jedna rzecz. Błyszczyk z Grossiera. Też w odcinku takim, jaki ma Marwina, mi poleciła. Taki o... nie mam go w środku, bo już go użyłam i jest w nerce, a już nie będę szła, bo ten, nie będę. W każdym razie błyszczyk taki. Kupiłam jeszcze kolczyki. To nie w Sephorze, ale tu po prostu wylądowały. To w jakimś takim sklepie typu No Name. I to są kolczyki bardzo podobne do tych moich ulubionych, czyli takie jakby prostokątny kształt, zatrzaskane. One są zatrzaskowe. No i zobaczcie, one wyglądają tak. Tak, o. I są trochę większe niż te moje, trochę bardziej obłe i nie mają takich paseczków, tylko jest jednolite jakby złoto cudzysłów oczywiście. Nie no, mówię, biorę, bo ja kocham te, mówiłam ostatnio w ulubieńcach, kocham te kolczyki i dobrze, że wreszcie znalazłam podobny zamiennik, trochę bardziej są eleganckie, bo są trochę większe, ale jednocześnie nie są tłumaczy, nie czuję się w nich jak stara baba, bo ja się w dużych kolczykach czuję jak stara baba. A teraz przechodzimy do... To chcesz też sobie poszarpać?
Trzymaj. Niech ma. Teraz przechodzimy do zakupów z Whole Foods. Jednak tarta jest bardziej interesująca niż torebeczka z Sephory. Kupiłam taką tartę Poczekaj, Niunciu. Taką tartę jabłkową. Teraz proszę. I kupiliśmy ją ostatnio na piknik w tamtym tygodniu z Whole Foodsa, wiśniową. I ta tarta to zaraz po ciasteczkach maczowych oraz kawie z La Colombe. To jest najlepsze, co mi się w tym kraju przydarzyło. Więc powiedzieliśmy sobie ze starym, że następnym razem, jak będzie jabłkowa, to co by się nie działo, bierzemy. To też to uczyniłam i po prostu rekomend. I Malwina wzięła wiśniową, bo takiej zarekomendowałam, że po prostu wzięła. Dalej, truskawki. Bo jest sezon owocki, te sprawy, warzywka i kosztowały, słuchajcie, 3,99 z taksem 4. Uważam, że jak na takie pudło truskawek, tak dużych, czerwonych, to jest dobra cena. I jeszcze są organiczne, czyli może nie będą tak schemizowane, bo akurat tutaj to naprawdę ma znaczenie, co jest organiczne, a co nie, i ja czuję różnicę, więc fajnie. Dalej jest ser pleśniowy. Po prostu aż wypływa boczkami. No nie dawaj mi się tak naciągać, no ja z ciebie robię taką zabawkę, ty się tak dajesz. No i ser chyba będzie dobry, bo piesek już go liże, śmierdzi, to znaczy, że będzie bardzo dobry. I mi się bardzo chciało takiego prawdziwego sera, wiecie, takiego śmierdzącego, miękkiego, kocham takie sery i to po prostu tak, tak, po prostu. Dalej kupiłam piklowaną cebulkę i z tego jestem mega dumna, to kosztowało jakieś 5 dolarów, pompon, nie licz tego mi, no, nie wolno. Piklowaną cebulkę, też za piątaka i wygląda mega ładnie, jest taka, nie wiem czy widzicie, no taka fajna, wiecie, taka słodziutka, nie śmierdzi po niej z buzi, ja uwielbiam taką piklowaną cebulkę. Pieczarki, ponieważ ostatnio mam fazę na pieczarki, tak mnie to śmieszy, jak ty to robisz, myszo. Pieczarki w ogóle się przedarły, żebyś nie zeżarł pieczarki, uważaj, nie wiem czy psy mogą jeść pieczarki, a surowe to chyba na pewno nie. To czapeczkę rzuciłam, już przestań. Tu kupiłam sos do właśnie sałatki. Planuję zrobić taką sałatko bowl, więc kupiłam gotowy sos, bo ja nie jestem dobra w sosach, już kiedyś o tym mówiłam. Tu dalej kupiłam oliwki, takie nakładane łyżeczką z takiego dużego jakby wiadra. I kupiłam je ostre i zwykłe. I zmieszałam. No, zmieszałam, tak. Więc to oliwki, bo kocham oliwki. Już kończymy, kochani. A gdzie mięso? A tu, Jezu, zawału dostałam, że tyle zapłaciłam i by nie było mięsa. Czerwone mięso, stek. No, ale daj pokazać widzom stek. Piesek na pewno coś dostanie do kongusia, prawda, żeby się pobawić. Bo mam dość kurczaka, więc kupiłam steka i mango, prawie jak moja głowa. I było całkiem miękkie, takie czerwone, pompon. Więc wzięłam. Czy możesz nie lizać tych rzeczy? Fuj, nie wolno. No i to chyba wszystko, także dzień bardzo udany, zakupy bardzo udane. To jest taśma. Ja. No, dobry pies. Idziemy gotować, tak? Do garów. Pieski stara do garów. Przyznam się wam, że dopiero zabrałam się dzisiaj za to, co kupiłam prawie tydzień temu na bazarku, te takie długie liście i przysmażyłam je, bo jakoś nie ufam tym uzielsku na surowo, bo już pachniało trawą. A jak to zrobiłam, to pachnie takim jarmużem, to było już takie chrupko. Fajne, fajne, podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie smakować. Mam nadzieję, że będzie dobre, to bym kupowała to częściej, bo się dopowiada bardzo fajnie. Ale mi wyszła fajna ta sałatka, słuchajcie, i te liście podsmażone smakują totalnie jak jarmuż. Teraz mam wrażenie, że to może być jakaś inna odmiana jarmużu, ale z mięsem, z pieczarkami, ta cebulka piklowana, sosy dwa, pomidorki, ser, kocham. Kocham! Zamówiłam sobie takie różowe sandałki na obcasie, ponieważ na lato mam tylko jedne sandałki na obcasie, takie czarne. I jeszcze są spięte gumką, tak dreptam. Więc zamówiłam takie i uważam, że są mega Barbie sweet. Wiadomo, że są plastikowe, więc to nie będą najwygodniejsze buty na świecie. Nawet powiedziałabym, że są może troszeczkę za duże. Mogłam wziąć 39, bo wzięłam 40. Ale lepiej za duże niż za małe, a nie są jakieś bardzo duże. Bardzo ładnie robią długą stopę i mają przesłodki kolor. I mam, wiecie, tą różową torebkę Gucci, mocno, mocno różową, więc
One będą tak fajnie z nią, moim zdaniem, kontrastować, a nadal to będzie taki różowy, Jezus Maria, cukierkowy outfit. Stara prawie się wyłożyła, no. Dzień dobry, kochani, z soboty. My właśnie zbieramy się, a właściwie już się zebraliśmy. Idziemy na zakupy małe, ponieważ ja idę dalej walczyć o jakieś buty, takie półsportowe. Staś idzie walczyć o spodnie. Mamy taką pogodę nie w 5, nie w 10, więc założyłam bardzo krótki dół. Bardzo krótki. I długą górę. Mam nadzieję, że będzie mi jakkolwiek dobrze. Slay. W ogóle nie wiem, czy kiedyś Wam pokazywałam, chyba nie, trochę ekran miga, ale i tak widać, to jest nasz budynek. Ten taki wycięty w śmieszny kształt, najwyższy i taki mamy widok. Z drugiej strony, co prawda, nie z naszego mieszkania, ale lokalizacja ma piękną. Jestem, słuchajcie, gotowa na wieczorne wyjście z Paulą. Znowu wychodzimy, korzystamy na maksa z lata tutaj w mieście. I tak wygląda mój outfit, to jest ta spódniczka z Mikasa ze współpracy i reszta jest już moja, więc bardzo fajnie, że tą spódniczkę udało mi się dostać, bo pasuje mi idealnie. Właśnie tak chciałam, żeby te stylówki takie wyglądały. Przyszliśmy na takie puszyste naleśniki. Pierwszy raz, takie chińsko-koreańskie. Zrobimy zaraz ocenę. Jak oceniasz? Jajeczne. Jajeczne? Dobra. No one są z białka całe, więc pewnie tak. Zaraz zrobimy ocenę, kochani. Nie widzicie pancake'ów, ale musicie mi mówić. A nie, widać w sumie troszkę. To jest jakiś słodki nóż. Dziewczęcy. Też jesz takim nożem dziewczęcym? Sweet. Dobra. Taka pianeczka w ogóle tylko. To jedzie z czymś sobie. No dawaj. Jajeczne. Ale dobre. Taki bardziej jajeczny biszkopt w cieście, bym powiedziała, nie? Same są zabawne jeszcze. Ale tak. Dzień dobry, kochani, z niedzielnego popołudnia. Ja mam trochę wody wokół ust, to dlatego, że jest tak gorąco, że po prostu spociły mi się usta. Więc odblokowuję nowe miejsca, miejsc, które się pocą. A jesteśmy właśnie przy Sweet Greenie, żeby wziąć sobie jedzonko i pojechać do parku, pochillować. I w sumie nie wiem, czy zrobimy naszą rundkę paranastokilometrową wokół parku, bo jest po prostu tak gorąco. Znowu. Wiem, a dodatkowo... Ale będzie burza, kochani. Oho! Kupiłam sobie, słuchajcie, nową książkę, tak się nazywa, i jest o takiej właśnie strefie, no, umysłu i ogólnie samorozwoju. Nie jest to książka, historia jakaś, opowiadanka, tak jak to ja zazwyczaj czytam. Miałam kiedyś podejście do takich rozwojowych książek i takich, wiecie, 101 rad, żeby coś tam, coś tam, coś tam. Wyłączam w ogóle e-booka, trudno. W każdym razie miałam podejście i nie szło mi, a ta się zapowiada fajnie.
No, więc robi się update. Tak dawno nie używałam tego e-booka, wstyd się przyznać, ale czas wrócić do książek i dowiedzieć się czegoś ciekawego, więc bardzo się cieszę, że tą książkę kupiłam. Jeszcze mam dwie na swojej liście, które się zapowiadają fajnie i mam nadzieję, że się przełamię do takiego stylu właśnie samorozwoju, jakby książek w tym stylu, a nie tylko takich lekkich historii, bo byłoby fajnie się czegoś w życiu wreszcie dowiedzieć. Jak już nie studiuję, nie pracuję ani nic, to skądś tą wiedzę trzeba czerpać, a nie stać w miejscu. My się wybieramy ze znajomymi na burgery na bulwarach. Burgery na bulwarach, ale trudne słowo. I co? Na burgerach. Tak. I bo skończyło lać wreszcie, chociaż czarne chmury nadal nad nami wiszą, więc mamy wielką nadzieję, że drugi raz nas nie zleje, bo nas troszeczkę zlało, jak wracaliśmy z herbaty. Ale dosłownie 3 minuty, więc jakoś poszło. A chcę pochwalić mojego męża, słuchajcie, że zdał prawo jazdy. W sensie kurs i teraz musi już tylko zdać kręcenie kółkiem po ulicy, ale to zda na pewno. Więc idziemy na świętującego burgera. Tu już nie chodzimy. A tu chodzimy. To są nas.